Red Bull walczy o każdy kilogram i to bardzo nietypowymi sposobami. McLaren znowu jest oskarżany o nielegalne skrzydło, tym razem chodzi o tylne. Williams szuka miejsca dla Colapinto, a na Grand Prix Singapuru będziemy mieli też nowe malowania. I o tym wszystkim między innymi będę mówił w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. A zaczynamy ten odcinek od krótkiej zapowiedzi przedwakacyjnego, ostatniego przedwakacyjnego wyścigu. Mówię przedwakacyjnego, bo po Singapurze mamy bardzo długą przerwę, jak na jesień w Formule 1. No i słuchajcie, jeśli chodzi o to, co może nas czekać w najbliższy weekend, to po pierwsze mogą nas czekać jakieś opady deszczu, bo prognozy nam na to wskazują. Może nas czekać troszkę więcej wyprzedzania niż zwykle, bo jest dołożona czwarta strefa DRS pomiędzy zakrętami 14 i 16. No i myślę, że po po prostu może nas czekać naprawdę dobra walka, bo jak sobie spojrzymy historycznie, jak to wyglądało w Singapurze, no właśnie ubiegły rok Red Bull cały sezon dominował, a pamiętacie, Singapur to był jedyny wyścig, w którym Red Bull był zupełnie, zupełnie bezradny. Verstappen nie był wtedy w stanie nawet wejść do Q3. Ferrari, McLaren to są ekipy, które ja tutaj stawiałbym w roli faworytów, ale Mercedes choćby w zeszłym roku też był szybki, no i to też jest ekipa, która w tym sezonie jest sporą zagadką. Tutaj ich szans bym nie przekreślał na dobry wynik. No i będziemy mieli, słuchajcie, specjalne malowania od dwóch ekip na ten wyścig. Vicarp robi ukłon w stronę swojego modowego sponsora firmy Hugo. Taki jeansowy motyw na ich samochodzie się znajdzie. A Mercedes z okazji 50-lecia Patronasa na swoim samochodzie umieści dużo więcej niż zwykle zielonego koloru. I tak będą wyglądały te samochody na Grand Prix Singapur. Wyjątkowe malowanie na Grand Prix Singapur miał też mieć Red Bull. To miał być kolejny etap konkursu, w którym to ludzie projektowali malowania na samochód Red Bulla no i takie malowanie było w, na torze Silverstone, miało być na Singapur i miało być na tor Austin. No ale dowiedzieli się twórcy tych malowań w informacji przesłanej przez Red Bulla, że jednak tych wyjątkowych malowań nie będzie. Nie będzie takiego malowania właśnie też w Singapurze. Dlaczego? Red Bull napisał wprost, chodzi o wagę, nie chcemy dokładać sobie masy do tego samochodu, napisał Red Bull w tej informacji dla twórców. No i Motorsport.com swoimi kanałami doszło, że według Red Bulla, gdy zaczęli oceniać ile to dodatkowe nowe malowanie może ważyć, to wyszło im, że to będzie około dodatkowego kilograma. Taki kilogram przelicza się mniej więcej na jakieś 300 sekundy. Dużo i mało można powiedzieć, no ale biorąc pod uwagę to jaka jest walka teraz w klasyfikacjach obu w zasadzie, to gdzie w tych klasyfikacjach jest Red Bull i w jakiej formie jest teraz ta ekipa, no to nie chcą ryzykować. I gdyby się zdarzyło, że o te trzy setne by z kimś przegrali w kwalifikacjach, te kwalifikacje w Singapurze są bardzo ważne, no to mogliby w dosyć łatwy sposób stwierdzić co było najprostszym sposobem, żeby o te 300 być ekipą szybszą, więc nie będzie nowego malowania Red Bulla na ten weekend, zobaczcie o jakich detalach my czasami mówimy w Formule 1, no a Red Bull w ogóle ma po prostu mnóstwo teraz problemów, no i Christian Horner w Automotum Sport na ten temat się wypowiedział i stwierdził, że prześledzili historię tych problemów i doszli aż do Barcelony w 2023 roku, to wtedy wprowadzili Poprawki, które zdaniem Christiana Hornera zaczęły sprawiać, że ten samochód był coraz to trudniejszy w prowadzeniu, i że od tego momentu duże problemy zaczął mieć Czeko Perez, a max tych problemów nie miał, bo był w stanie swoim talentem po prostu sprawić, że tego nie było widać w jego aucie. Nie braliśmy tego na poważnie, bo Max i tak wygrywał, powiedział Automotor Sport Christian Horner. A Helmut Marko dodał, że jeszcze sobie dołożyliśmy kłopotów, kiedy przywieźliśmy nowe części na Tor i w tym sezonie. Więc zobaczcie, jak długo, zdaniem Red Bulla, to już trwa, no i też jak wiele był w stanie od siebie dodać Verstappen. No i też oczywiście rywale tutaj trochę pomagali, no bo nie mieli najlepszych samochodów na przestrzeni ostatnich Miesięcy, więc Red Bull robi wszystko, żeby teraz to odwrócić, no ani nie są też w łatwej sytuacji po Azerbejdżanie, bo przyznają wprost, że muszą pracować dzień w dzień po prostu pełną parą po tym wypadku Sergio Pereza z Carlosem Saincem, bo po prostu muszą tych części wyprodukować na, na Singapur i będą na styk, zdaniem Helmuta Marko, i nie będą w stanie przeprowadzić takich testów, jakich chcieli zrobić w treningach przed Singapurem. Dwa słowa teraz o juniorach, bo nie mogą się nachwalić swoich podopiecznych ludzie z Formuły 1. Zacznijmy od Jamesa Walsa, który będzie szukał miejsca dla Franco Pinto. Stwierdził, że to jest gość, który powinien miejsce w F1 znaleźć. No i James powiedział, że no zobaczymy, czy będziemy w stanie jakoś dogadać się z Audi, jeśli chodzi o ich fotel na przyszłe i kolejne sezony. O to będę się starał, będę pomagał Franco w rozmowach z potencjalnym pracodawcą na przyszły sezon, ale potencjalny pracodawca jest, jest jeden. No w wikarbie tego miejsca mu się załatwić nie da, a w Williamsie miejsca są zajęte. Tymczasem o ten fotel w Audi rywalizuje też Gabriele Bortoleto, który to z kolei jest podopiecznym agencji menedżerskiej Fernando Alonso, który to wypowiedział się o Brazylijczyku w taki sposób to jest niesamowity talent i bardzo też skromny chłopak i nad tą skromnością to jeszcze trochę trzeba popracować. Wygrał w debiutanckim sezonie w F3, walczy teraz o mistrzostwo w debiutanckim sezonie w F2 i nie miał tak wielu testów jak inni debiutanci. Tak naprawdę to on jest chyba jedynym takim prawdziwym debiutantem, debiutantem w tym sezonie, więc to jest coś niesamowitego to co robi. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, aż on trafi do Formuły 1. No, Fernando też się powołuje na te na liczbę testów jakie miał Bortoleto to jest argument używany przez wielu wielu kierowców w kontekście lepszych gorszych wyników w seriach juniorskich bo ci którzy mają po prostu więcej pieniędzy są w stanie tych testów robić więcej no ale Fernando też twierdzi że Bortoleto po prostu na ten fotel w Audi zasługuje no i pytanie który z juniorów tam trafi a może Mattia Binotto stwierdzi dajcie mi spokój z tymi juniorami ja chcę mieć skład doświadczonych po prostu kierowców którzy od lat są w Formule 1 dawajcie mi tego Botasa i będę jechał z Botasem i z Hulkenbergiem. No ale jakkolwiek ja bardzo lubię jego Botasa, to mam nadzieję, że jednak jakiś junior tam swoje miejsce znajdzie. W dużo trudniejszej sytuacji po prostu jest Zak Osaliwan, to jest kierowca, o którym wam chciałem tylko króciutko wspomnieć w kontekście tego jak trudno też jest juniorom, którzy już osiągają dobre wyniki, którzy już się z dobrej strony pokazali, którzy już są w akademii zespołu Formuły 1. Zako Salivan to jest kierowca, który jest w akademii Williamsa. Przed rokiem był drugi w Formule 3. Wygrał dwa wyścigi w tym sezonie F2. Jechał trening już w Williamsie. Naprawdę szybki zawodnik. No a mimo to powiedział, że wycofuje się na razie z dalszych startów w Formule 2, bo po prostu skończyły mu się pieniądze. Mówimy o około 2 milionach euro za jeden sezon jazdy w Formule 2. No i nawet go który jeździ, który wygrywa, który jest w akademii, czasami po prostu. Z tymi kwotami przegrywa. No i jakiś czas temu Piergasti się na ten temat wypowiadał, że dużo mówimy o tym, jaki ten sport musi być różnorodny, że musimy być bardzo otwarci, no ale też musimy patrzeć na koszty i musimy sprawić, żeby ten sport był właśnie także otwarty dla tych, którzy tych pieniędzy tak wiele nie, nie mają. I, i, I to jest bardzo ważne spojrzenie i uważam, że powinni kierowcy się po prostu zebrać i, i, i mocno na ten temat porozmawiać, bo robi nam się, to, to zawsze był sport dla bogatych i zawsze będzie to sport dla bogatych. No nie oszukujmy się, że mm, syn dwójki nauczycieli z, z Polski będzie w stanie mieć pieniądze, żeby pojechać w kartingu 5 sezonów i się w tym kartingu pokazać. No nie, po prostu tak, tak nie będzie, ale teraz robi się sport już kosmicznie drogi, 2 miliony euro za, za Formułę 2, mówimy o, o już przedsionku F1, a co z F4, co z F3, co z, co z kartingiem, po prostu wygląda to bardzo, bardzo źle pod kątem finansów, nie ma co tego ukrywać. A teraz temat, o którym pewnie już mogliście usłyszeć, bo sporo się na ten temat mówiło, przede wszystkim w mediach Przede wszystkim na Twitterze po ostatnim wyścigu, i jak zwykle w mediach społecznościowych pojawiły się mocne tytuły, oskarżenia, że McLaren, no chyba jednak oszukuje, no bo coś z tym tylnym skrzydłem jest nie tak. Określa się to skrzydło i ten system, który sobie McLaren wymyślił jako mini DRS. Już wam mówię o co chodzi. Przy dużych prędkościach kawałeczek tego tylnego skrzydła się niejako unosi, tworząc przestrzeń taką no, pustą, przez którą sobie przelatuje powietrze, więc. No po prostu jest mniejszy docisk, więc po prostu można jechać szybciej. No dokładnie ta zasada, która obowiązuje, gdy to skrzydło jest otwarte, gdy system DRS jest aktywny, tutaj gdy system DRS nie jest aktywny, to i tak to skrzydło się w taki sposób odkształca, że po prostu tego docisku jest troszkę mniej. No i mówimy o tylnym skrzydle, z przed nimi już była akcja, że się za bardzo uginają, ale FIA powiedziała, mamy testy statyczne, te testy wszyscy zdają, wszyscy mają legalne skrzydła, na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej. I z tym zrobić. Może zmienimy przepisy na 2026, może coś w kontekście przyszłego roku pomyślimy, ale na razie wszystkie skrzydła są legalne. Tutaj jeszcze w tej kwestii FIA się nie wypowiedziała. Co ciekawe, na razie nie mamy żadnych wypowiedzi też rywali, czy oni mają pretensje o ten trik McLarena. No bo właśnie, no ja w takich kwestiach zwykle Wam polecam też mądrzejszych od siebie, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Techniczne polecam wam odcinek Patryka Sokołowskiego na jego kanale YouTube. On tam się powołuje jasno na konkretne przepisy, co można, czego nie można z tym, z tym tylnym skrzydłem robić. No i to też nie jest jedyna osoba, która na to zwracała uwagę. Wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu jakby idealna, szara strefa, bycie pomiędzy przepisami nie ma nigdzie stwierdzonego jednoznacznie, nie ma nigdzie zapisu, który by w jasny, oczywisty sposób zabraniał tego, co sobie McLaren wymyślił więc mamy coś, co zwykle doceniamy w Formule 1, czyli kunszt inżynierów, czyli pomysłowość, czyli właśnie bycie w tej szarej strefie. Mieli co więcej to skrzydło już na mocy mieli na to, że nie było żadnych protestów, więc zobaczymy, może inne zespoły będą na to zwracały uwagę, może będą jakieś wypowiedzi szefów zespołów, sam jestem ciekawy, czy to ich denerwuje, czy nie, jak się do tego odnoszą, no ale na razie też będziemy mieli story z dużo większym dociskiem, więc może ten temat ucichnie, ale wiele wskazuje na to, że McLaren po prostu w bardzo mądry sposób sobie pomiędzy przepisami jest w stanie lawirować i na tym zyskiwać, więc wygląda na to, że to po prostu jest bardzo mądre z ich strony. I nie ma tutaj co się doszukiwać jakichś wielkich teorii. I jeszcze dwa szybkie newsiki na koniec tego odcinka. Pierwszy to testy przed przyszłym sezonem. Trzy dni będą w Bahrajnie od 26 do 28 lutego, a później sezon. Pamiętajcie, w przyszłym roku nie zaczyna się w Bahrajnie, tylko w Australii. Później będą Chiny i Japonia, a dopiero później Bahrajn, dopiero później Arabia Saudyjska. To z powodu Ramadanu takie mamy przesunięcie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ciekawostka taka trochę nieprzyjemna, no bo Tata Sergio Pereza, słuchajcie, zasła był w trakcie wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu, miał stan przedzawałowy, więc tam było poważnie. Sam później komentował w mediach, że wszystko zdarzyło się po tym, gdy zobaczył to zderzenie Pereza, jego syna z Carlosem Saincem. To chyba był szok, który spowodował właśnie to, że zemdlałem. Znaleziono go w Łazience. Na szczęście teraz jest już po wszystkich badaniach i jest wszystko ok, więc papie. Perezowi życzymy wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, żeby już do takich sytuacji po prostu nie dochodziło, no ale można zrozumieć, bo rzeczywiście w przekazie w pierwszej chwili wyglądało to bardzo groźnie. Dobrego wyścigu Wam, kochani, życzę jeśli chodzi o Grand Prix Singapuru i oczywiście w niedzielę wieczorem na tym kanale się widzimy. Cześć, cześć.